Dzień dobry, zaczynamy dzisiaj vloga. Kogo mamy i kogo tutaj mamy? Prosiaczka. Hello, prosiaczku. Hello. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Dzisiaj mamy środę. W moich planach jest pójść o 12 na badanie kontrolne, bo tak jak Wam ostatnio mówiłam, wracam już niebawem do pracy i jak widzicie, już mam ściągnięte pazurki, bo w pracy nie mogę mieć zrobionych paznokci, także już jestem gotowa. Powiem Wam tak szczerze, że mam nadzieję, że długo mi w tej przychodni u tego lekarza nie zejdzie. Tymczasem idę na dół do Wiki, coś tam Wam ponagrywam. Okej, Wika czeka na swoją przekąskę. Chce jeść. Proszę bardzo, banana. Będziesz jadła? Niunia będzie jadła banana, a mama w tym czasie wypije kawkę, tak? No i ekstra. Pycha. Prawda? Pycha bananek. Halo? Dzień dobry. Taki słodki i dojrzały banan, że trzeba popić, prawda? No trzeba popić. No tak. Niam, 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 niam. Ale dobre. Niam, niam. A niam, 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 niam. Ja już jestem w samochodzie i tak naprawdę wsiadam i idę się zarejestrować i idę do tego lekarza. Później muszę zajść na chwilę do Biedronki, wracam do domu i powiem Wam, że jest piękne słońce. I jak siedziałam w domu, to myślałam, że jest naprawdę ciepło, a jest okropnie zimno. I nałożyłam tu sobie tylko koszulę białą i sweterek. I powiem Wam, że jest mi chłodno. Dobrze, że przyjechałam samochodem, a nie przyszłam na piechotę, bo chyba bym nie doszła. Wyszłam już z przychodni, powiem Wam, że tak długo to nie trwało, jak myślałam, że będzie trwało. Byłam tam tylko godzinę, oczywiście nie obyło się bez małych kłopocików, ale jest okej, musiałam po prostu dwa razy iść do rejestracji. Nieważne. Teraz za to jadę do pracy, zawieźć te wszystkie papiery i wracam do domu, do małej. Aczkolwiek wydaje mi się, że Wika ma teraz swoją drzemeczkę. Więc chyba nie muszę się śpieszyć. To wrócił do domku. Pani wróciła. Wróciła pani do domku, tak? Pora na spacer. Wychodzimy z Lilą, bo później nie będę miała czasu. Więc stwierdziłam, że wyjdziemy sobie teraz. I po spacerku wracamy do domu. Robimy ciastka czekoladowe, Wiktoria? Tak? Dobra, to robimy. Robimy ciastka. Czekolada do ciasteczek pokrojona, więc mogę zaczynać je robić. I pierwsza tura ciastek gotowa. Trochę za mało kakao. Dzień dobry, dzień drugi naszego vloga. Jest godzina przed siódmą. Ja jeszcze się dobrze nie obudziłam, ale za chwilę przyjeżdża do mnie Karolka i jedziemy do Ciucha na jakieś łupki, więc musiałam wstać wcześniej. Jak uda nam się coś fajnego upolować, to na pewno Wam pokażemy. A teraz jestem z Lilą na spacerze i zaraz wracam, jem śniadanie i wyruszamy. Powiem Wam, że wróciłam właśnie z Ciucha i totalna klapa, bo nic nie było, kompletnie nic. Karola kupiła sobie kurteczkę, a tak poza tym to nic nie widziałyśmy fajnego. Kupiłam jedynie Wiktorii taki kombinezon już tak naprawdę na zimę. No wygląda jak nowy. Jest taki w kwiatuszki i nogawki ma takie luźne, że można nałożyć buciki. I to jest rozmiar 12 miesięcy, 18, więc powinien być dobry. Bawisz się? Co ty tam masz w rączce?
A co ty tam masz w rączce, co? A kuku? A kuku? Moi drodzy, ja dzisiaj miałam takie plany, żeby dla was nagrywać, a co robię? Stoję w korku. A raczej nie w korku, na przejeździe kolejowym. A wiecie dlaczego? Bo od 11:30 do 14:30 zamiast zająć się czymś pożytecznym, to położyłam się koło Wiktorii i poszłam z nią na drzemkę. I dobrze, że Niunia wstała, bo mówiłam się, że przyjadę po Daniela, bo mamy kilka spraw do załatwienia i gdyby ona jeszcze nie wstała, to ja bym po prostu zapomniała i nie przyjechała. Także szybko wybiegłam z domu, przez to taki mój wygląd. O, już otwierają przejazd, więc będziemy jechać. Dzień dobry pani, my już jesteśmy z Wiktorią, jedziemy do Karoli i do Emila, także będziecie mogli ich dzisiaj zobaczyć w naszym vlogu. Jak widzicie, ja się przebrałam, już nie jestem w swojej skórce, ale jedziemy właśnie do Emila i do Karoli, bo mają już swoje nagranie z wesela, także jesteśmy bardzo ciekawi, jedziemy oglądać i załatwiliśmy dzisiaj mało rzeczy, mniej niż chcieliśmy, ale jutro Daniel ma dzień wolny, więc jutro będziemy załatwiać kolejne nasze sprawy. I co? No i odezwę się do was pewnie już u Karoli, jak będę, i Emila. Hejka kochani, w trzecim dniu tego vloga, jak widzicie, ja znowu jestem w samochodzie. No niestety, aż tyle się nie dzieje, a może się dzieje, tylko nie mam czasu nagrywać. A jestem w samochodzie, bo idę obciąć dzisiaj swoje włosy, w końcu to robię. Więc teraz uciekam, możecie ostatni raz zobaczyć aż tak długie włosy. Więc lecę do fryzjera. Okej, ja już przyjechałam od fryzjera, jak widzicie. Moje włosy są zdecydowanie krótsze, ale wyglądają chyba dużo, dużo lepiej. Zrobiłam sobie też taką delikatną grzywkę. No nie wiem. Taka mała zmiana. Oczywiście jeszcze zanim wróciłam do domu, zajechałam do fryzjera. I uwaga, czy ja nie jestem najlepszą dziewczyną na świecie? Daniel ma przedwczesny prezent na Dzień Chłopaka. Dobra, powiem wam szczerze, że żegnam się z wami. Widzimy się już niebawem. Pa, pa!